Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii Umayyadami w Crusader Kings 3. Na początek rzućmy okiem na naszego kalifa. Ma on już 60 lat, no czyli tak. Jeszcze nie stary, no ale już swoje przeżył. Jest pracowity, przebiegły i pozbawiony skrupułów bez serca. Doskonały szpieg, herkulesowo silny, geniusz, przystojny, członek rodu proroka. Odbył obowiązkową dla muzułmanów pielgrzymkę do Mekki, znany ze swoich zabójstw, lubi torturować ludzi, jest tym dobry, zna się na spiskach doskonale, doskonale znany z tego, że organizuje wspaniałe przyjęcia, no i wykształcony człowiek. Tak więc ostatnio przejęliśmy tutaj część terenów w Bizancjum, no i wspomagamy nasz ród w tym, żeby przejmował coraz to nowe trony. Zobaczymy, ile się uda. Mam nadzieję, że gdzieniegdzie się uda. Tutaj już mamy następcę, który będzie z rodu Umayyadów. Również w Kongo następca jest z rodu Umayyadów, czyli dwa trony. No niestety na pozostałych póki co nie idzie w tym kierunku, ale też mamy tam część swoich ludzi, tak bym powiedział. W tej chwili skupiamy się na opracowaniu technologii związanej z primogeniturą. Jeżeli nam się to uda, a powinno się udać, no to będziemy mogli spokojnie przekazać władzę jednemu następcy. Niemniej jednak i tak będziemy się tutaj starać jak najwięcej zdobyć do naszego rodu. Wychowujemy... Okej, stał się pracowity nasz syn, który rządzi na Islandii. Myślę, że zadowolimy się na razie tutaj. Po kolei będziemy go podskubywać. Zresztą liczę, że dojdzie do buntu. Chociaż niekoniecznie z tego, co widzę. Ale doszło. I w sumie to jest dobra sytuacja. Chociaż widzę też, że tam jest całkiem sporo pomniejszych wasali, którzy... No mogą dalej być uciążliwi, jeżeli chodzi o pozbawienie ich ziemi. No ale trudno. No i zwyczajnie ruszamy na stolicę. Tutaj nie powinno być jakichkolwiek problemów. Największym problemem jest koszt, no ale z drugiej strony mamy naprawdę sporo pieniążków, więc też nie sądzę, że powinniśmy się tym jakoś martwić. Prawie 300-tysięczna armia. Okej, w pierwszej akcji porwaliśmy syna naszego wroga. No a tutaj zdecydowanie potęga artylerii. I super. Czyli wszystko się kończy szybciej niż się praktycznie zaczęło. Pozbawimy go tytułu. No i myślę, że zostanie ukarany tutaj za bunt przeciwko nam. O, mamy jakieś na niego haki, no ale super. No i teraz niech da pieniążki i znika. Okej, niemniej jednak tutaj dalej są pomniejsi wasale, którzy... No ale dobra, boją się nas jak diabeł wody święconej, tak więc... Oddają nam swoje włości, a ten niestety nie chce, ale w sumie jeden może być. Liczę, że nasz syn sobie poradzi z zarządzaniem tym terenem, czyli w ten sposób powinien być w stanie tego wasala tutaj utrzymać w ryzach. Bardziej bym się martwił. Kto to jest? O, brata odwiedzimy. Że ona by się chciała zbuntować przeciwko niemu w przyszłości. I w sumie spróbujmy sobie też tutaj zdobyć jakieś roszczenia. Może coś jej odbierzemy. Zobaczymy, jak to się potoczy. Trzeba by ją było chociaż troszkę osłabić. Małżeństwo. Małżeństwo.
I mamy haka, ale nie jest nam do niczego tak naprawdę potrzebny ten hak w tej chwili. Czy można by coś wybudować? Nie bardzo chyba. A nie, tutaj możemy jeszcze. Bardzo dobrze. No, czyżby nasi postanowili samodzielnie sobie tutaj podporządkować część terenów? Miejmy nadzieję, że tak. Tutaj Dania... Oj, tutaj mam, widzę tyle wojen, że zostanie rozebrana. Sorki. Oh my god. Za dużo nagrywam ostatnio. Czy my tak byśmy bardzo chcieli, ale z drugiej strony to jest cenne. Czemu nie? W sumie skupmy się na tym. No, brata odwiedziliśmy, ale starczy tego. Nie musimy zawsze wszystkich ciągle odwiedzać na każde zawołanie. No i ile nam zostało? Już tylko rok niecały. A jaka jest druga technologia, która jest wynajdowana? Nie wiem szczerze. Czyżby nie było? Dziwne. Myślę, że zróbmy w ten sposób. Oh my god, znów coś u mnie jeździ za oknem. No ale podoba mi się. Naprawdę zaczynamy wyglądać na takie małe cesarstwo rzymskie. Cierpliwy, raczej nasz władca nie chciałby być, żeby jego syn był specjalnie szczodry, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie, też to nie jest nikt specjalnie ważny dla nas, z tytułem króla, ale żadnych nie ma stanowisk. A nasz majątek pęcznieje. Tu jest zaręczony, ale zakładam, że nie ma trynarnie. Okej, tu jest dobrze. Tu w ogóle nie jest. Nie próbowaliśmy póki co nic ugrać. Tu jest sporo w sumie tych królestw. Więc będziemy jak najwięcej naszych wszędzie próbowali umieścić. Czemu nie? To z pewnością podbuduje troszkę pozycję naszego rodu. Nie wiem, ile osób przejmie te stanowiska w przyszłości. O, chyba nam będzie dane jednak długo pożyć, bo osiągnęliśmy kolejną tutaj umiejętność związaną z naszą genetyką i mamy szansę żyć o 5 lat dłużej, czyli... No, będzie sporo długowieczny w naszym rodzie. I stawiamy kolejny uniwersytet. Gdzie tym razem? Gdzieś tutaj, w Cambrii. Nie wiem, gdzie to jest zaraz. O, oczywiście go wybudujemy. Czyli też w Hiszpanii, czyli w Portugalii dokładnie. Naprawdę... Tempo rozwoju naszego kraju powinno się błyskawicznie zwiększyć. No z taką ilością uniwersytetów to... Ho, ho. No, tu jest 51. No, ten development właśnie... Rzućmy okiem na... nasz development. Ło, cała Hiszpania jest naprawdę rozwinięta. Te obszary też. Kultura andaluzyjska powolutku, ale się rozwija. No i oczywiście islamizacja przebiega... pełną parą. Okej, straciliśmy kanclerza. Kogo bym tu wyznaczył? Dobrze, chociaż niech będzie wpływowy wasal. A, i mamy
roszczenia, a tymczasem odkryliśmy primogeniturę. Myślę, że skupiłbym się teraz na tym, żeby móc budować bardziej zaawansowane budynki w naszych prowincjach, co przy tym majątku będzie jak najbardziej ok. No i zmieńmy prawo, bez problemu wprowadzimy primogeniturę. A jak to teraz wygląda? Czyli tutaj musimy... Nie, dalej został ten, co miał być. Super. Czyli wszystko jest pod kontrolą. Nie utracimy żadnych terenów. Jej niestety... Chociaż w sumie chyba, że jej odbiorę w ogóle wszystko. Będzie to trochę tyrania, ale... Zgodzi się, więc myślę, że tak zrobimy. Przykro mi, kobitko, ale tak będzie. A naszemu synowi oczywiście gdzie to jest ten teren? To jest to. A, bo tu są też te pomniejsze szejkanaty. Dobra. Się, no, te takie niższej rangi tereny. No. I oczywiście otrzyma od nas tytuł sułtana Serbii. A ten sułtana Tesalonik. Nie ma sensu tego wszystkiego trzymać w jednym ręku. Nowy zarządca. O, całkiem zdolny. 29, to mi się podoba. Ach, coś się tnie. Dobra, jest. I oczywiście chcemy sami się poszerzyć swoją wiedzę. Czyli chyba wszystkim synom... no dobra, jakiś mądry przybył... No, nie jest taki super wykształcony, ale niech będzie. Wszyscy synowie coś dostali, nikt nie jest pokrzywdzony, więc myślę, że ok. Kolejny sojusz. No to jest super mocarstwo, naprawdę. Chcemy zajmować kolejne tereny. Jeżeli tak, no to byłyby to tereny najprawdopodobniej w Bułgarii. No bo tu będzie sporo zabawy, żeby to wszystko zająć, tak jakbyśmy chcieli. I w sumie... To jest dość duży obszar i można by go było z łatwością przejąć. Jak już wyruszamy, no to... Jednocześnie przejmiemy to, żeby mieć całą prowincję. Myślę, że zaczniemy od zajęcia stolicy, jak zwykle. Troszkę ściszę. Jestem ciekaw, ile nasz władca dożyje w końcu. Nasz syn stanie się dzielny. Nie, to nie jest aż wnuk nawet. My go wychowujemy? Czy ją? Nie wiem. A, wychowujemy naszą synową. Dobrze, niech będzie dzielna. Będzie lubiła naszego syna, bo on też jest dzielny. Tak się zastanawiałem, dlaczego jego to i ją wychowuje. Czemu nie? Okej, okay, myślę, że było warto zrobić takie posunięcie, bo mamy praktycznie już połowę punktów zwycięstwa jednym zajęciem jednego miasteczka de facto. No tutaj idioci się zebrali, ale w sumie nic nie mogli innego zrobić, no. Jedyne co by mogli zrobić, to próbować iść na naszą stolicę, no ale szanse, żebyśmy tego nie zauważyli, to niewielkie.
No i po zniszczeniu tej armii powinien to być koniec wojny. Okej, nasz syn nas lubi i nas tutaj dał nam gifta, co nam poprawiło humor. No i oczywiście biedne Bizancjum przegrało z nami kolejną wojnę. A my tymczasem ruszamy tutaj. No tu pewne straty będą, no, on zajmie nam jedną tą prowincję, chociaż wiecie co, nie chcę, żeby nam cokolwiek zajmował, czyli tak. I użyjemy naszego zakonu, który po prostu iść tu wdepcze w ziemię. Niech do czego kiedyś przyda. Ty możesz poprowadzić naszych do boju. O! I rozbił i do tego stopnia, że przejęliśmy wszystko. No i mamy tutaj nowe ziemie, oczywiście. A, nie możemy uzurpować? A, bo ktoś o to walczy. No nic, niemniej jednak niech nasz syn zacznie już nabierać jakiegoś doświadczenia, tak więc przekażę mu te tereny, żeby miał tu okazję już się czegoś uczyć. Chętnie bym go umieścił. Nie, nasz zarządca jest jeszcze lepszy. Jestem zaskoczony. Myślałem, że on naprawdę będzie takim super, hiper zarządcą. No, ale i tak jest niezły. Zresztą jego żona też powinna być dobrze wychowana. Okej, czyli zajęliśmy pierwszy tutaj kawałeczek Bułgarii. I dorasta nasz syn, który rządzi w Serbii, również dość utalentowany. Tak, zastanawiam się, czy w sumie nie powinniśmy jak największej części Bułgarii od razu przejąć, jeżeli jest na to możliwość teraz właśnie. W sumie, no nie widzę, żeby którykolwiek z tych krajów miał szansę się nam oprzeć tutaj, a my to praktycznie jedną wojną załatwimy. Przekażemy ile się da naszemu następcy, żeby, mówię, już się uczył. I żeby miał odpowiednie prestiż przyjmując władzę nad naszym cesarstwem. W sumie dobrze, że to się rozpadło. Gdyby to było jedno państwo, to musieli przecież jedną wojną byśmy to też załatwili w sumie. No nic, nie ma co za długo kombinować, zwyczajnie. Po prostu zrobimy tu im rzeź. Tak się to skończy. I kolejny syn teraz, tak kurde, naprawdę wszyscy są tak zdolni u nas w rodzinie. Ciekawe, czy to przez te uniwersytety, czy tak po prostu generalnie. Niecierpliwa, nieśmiała, obżartu. Cokolwiek będzie, co nie będzie za dobre, ale dobra, no. Niech będzie niecierpliwa. Tak jak mówiłem, no żadna z tych cech nie jest jakoś jednoznacznie pasująca lub nie pasująca do naszego władcy, więc jak wyjdzie, tak wyjdzie. Dobra, dzielimy siły na pół. Jedna część idzie tu. Druga część idzie tu. I myślę, że ponownie skorzystam z zakonu, tym bardziej, że to nic nie kosztuje, a tutaj można tą 4000 armię wyrzucić, żeby nam nic nie zajęła. No i rusza. O, ucieka sprawnie. No, ale to raczej mu niewiele, chociaż uciekł.
Nasz zakon jest dosyć powolny, to są ciężkie same jednostki i dlatego no, nie idzie im jakoś super uciekanie. Szturm. I szturm. Kolejne kraiki ugięły się przed naszą potęgą. No i ruszamy tutaj. Myślę, że ta bitwa powinna wystarczyć do osiągnięcia zwycięstwa. Tak też się stało. No i lecimy na ostatniego przeciwnika. No dobra, zbliżam się do tego, co bym chciał podbić. Naprawdę idzie to lepiej niż zakładałem. Matematyka nam się może przydać do liczenia naszych zysków. Okej, i super. A więc jak mówiłem, wojna skończyła zanim się zaczęła. A nasz syn otrzyma masę włości. Okej. Czyli no niewiele już tam brakuje tak naprawdę do tej wyrównania tych granic. No z Bizancją będziemy się jeszcze parokrotnie bić. A, mianował się tutaj na pozycję. Dobra. No i troszkę się zestresowaliśmy, co dziwne, bo nasz władca prawie nigdy się nie stresował, no ale zorganizujmy przyjęcie. No, oczywiście, no nie, no żadnych tutaj żygania ani zachowań po pijaku, tym bardziej, że no, dla muzułmanina alkoholizm to jest grzech, więc no nie będziemy tego tolerować. I wszystko już żeśmy rozbudowali na maksa. No może teraz niech troszkę to państwo odpocznie od wojen. W sumie, o, zróbmy sobie jeszcze polowanie. Kolejna wnuczka. Sprzedajmy tego łupa, którego mamy. Okej, czyli mamy umiejętności zapożyczone częściowo teraz od naszych zarządców, czyli naprawdę jesteśmy dużo, dużo lepsi we wszystkim. Ciekawe, czy nasz syn ma jakąś domieszkę krwi irlandzkiej, bo taki rudzielec z niego. Że ho, ho. A czemu tu nie ma ślubu? Bo tu przecież chcieliśmy którąś z naszych wnuczek wepchnąć, a bo nie dało się tak, ale dobra. Możemy i normalnie, bez matrynarnego małżeństwa. To samo zrobimy tu. Po prostu no to też daje nam prestiż. Ci wszyscy ludzie związani z naszym rodem, którzy mają tam jakieś pozycje, o. I jest pracowita. Bardzo dobrze. Czemu tutaj nie ma... Ta jest troszkę młode wszystkie, no ale z drugiej strony... Czy mam jakąś, niż pewno wydałem wszystkie starsze wnuczki, więc raczej nie będziemy mieli starszych niż 4 lata.
A to znaczy, chociaż tu się zgodzą przynajmniej na małżeństwo matrynarne, no nic, niech będzie tak. Postawmy na kilku naraz, bo... O, nie godzą się, to ciekawe. Chyba mamy za dużo sojuszy już. Małżeństwo... No, jesteśmy naprawdę supermocarstwem. I też coraz więcej obszarów powoli już zmienia swoją przynależność, czyli za jakiś czas to wszystko będzie kulturowo częścią de jure imperium naszego. A, ci już wzięli ślub. A tymczasem Mongołowie idą do przodu. No dobra, pomóżmy, jeżeli będzie trzeba oczywiście, bo może się uda. Oczywiście, że będzie trzeba. Kurde! Oni naprawdę sobie nie radzą z utrzymaniem porządku. No nic, zmiażdżymy ich z taką ilością wojska. To nie jest problem, tylko sam fakt. Czyli wy, moi drodzy, od razu idziecie na stolicę tutaj pierwszego buntownika. W sumie tą armię mogę podzielić i część z niej od razu wysłać tu, żeby no co nieco zająć. O, i ślicznie. Tutaj też możemy część zostawić, a część posłać tam. O, kolejne zwycięstwo? Nie. Czyli bunt trwa, tylko teraz kto inny stoi na czele buntu, bo poprzedni główny buntownik dostał się do niewoli. No i dobrze. No i też niewiele już mu wojska zostało teraz. O, ta liczba sojuszników... Co to za emirat? Ten... On raczej nie przetrwa. Nieważne, czy... Tu jest ważniejsza sprawa. Jeżeli tam dożyją do momentu, kiedy zakończymy ten konflikt, no to może się pofatyguję i im pomogę. Chociaż może ten konflikt z drugiej strony nie warto ciągnąć, jeżeli tutaj już i tak zwycięstwo jest pewne naszych. Niemniej jednak... A, czemu tego nie oblegam? Czyli to nie jest wrogie? Gdzie są wrogie ziemie? Okej. Czasami jest tak to wszystko pooznaczane, że... Patrzę i nie wiem, gdzie powinienem maszerować, szczerze. Do domciu. Jeszcze nie ma końca konfliktu. Dobra, już liczę, że nasi sobie poradzą. To jest malutkie. Gdzie oni tu w ogóle poleźli, nie wiem. A, Boże, tu są buntownicy. No dobrze. A tam jest wojna, nie wiem, z jakimiś mikropaństewkami praktycznie. No
No dobra, nasi sobie nie radzą ze zdobyciem tego. Oh my god, ludzie. Wiecie co? Nie będę już wzywał armii, bo to zrobi mi więcej kosztów wzywanie jej. Po prostu wyślę trochę najemników. I to powinien być niższy koszt niż użycie po prostu armii regularnej. Tylko oni teraz to odbiją, a może nie zdążą. Zdąży. Oh my god. Mógł już tą wojnę zakończyć, ale nie zakończył. To nam niewiele jest potrzebne, ale ten naukowiec się przyda, więc idziemy w tym kierunku. No i tutaj warto by było tych panów skrzywdzić. I zakończyć ten konflikt. Dobrze uciekają. Tak bym opisał sytuację, ale chyba już im to dokładnie nic nie pomoże. A my wobec tego się pofatygujmy tu. I tyle. Oni wszyscy tylko potrzebują naszej pomocy, ja nie wiem. Teraz w Nubii, no. Też tych wrogów nie ma za dużo w tej Nubii. A, bo ten próbuje dopaść siły wroga, ale mu to nie idzie. My tu oblegamy, ale też nam nie będzie szło, no bo to jest... Okej, zostawmy jakieś niewielkie siły, a resztę poślę tu. Zostawię tylko najemników. W sumie w takich małych wojnach najemnicy mogą być nawet opłacalni w użyciu bardziej niż regularna armia. No tu spróbujmy, o, te 3000 akurat się nadają na grupę, którą rozbijemy. Okej, i narzeczona naszego syna dorosła, całkiem zdolna, dobra dyplomatka. Z pewnością mu pomoże. Ach, nabawił się kłopotów jakichś zdrowotnych niestety. No nic. Nie jest idealnie, no ale tak się zdarza. No tu praktycznie nasz przeciwnik nie posiada żadnych armii. Tu kontynuujemy oblężenie. Dobra, o, nasi nawet w miarę rozsądnie ruszyli na stolicę wroga. Ślicznie wygląda. A Panonia taka dosyć się mocna zrobiła. Ciekawe, ciekawe, czy stanie się cesarstwem Karpatii. Mogłaby w teorii. Ale o dziwo tego nie robi. Być może brakuje im tytułu królewskiego. Nie, żadnych takich. My, czyli możemy mieć mroczni, ale no w islamie przechodzenie na jakieś tutaj wiedźmostwo to tylko problemy dla nas będą na przyszłość. Wy wracacie już na nasze włości. Czemu nie mogę? Czekajcie. Nie. Okej, lepsze stosunki. Jakieś sekrety, że nie z prawego łoża, no to się zdarza. Armie nas nic nie kosztują, więc
Okej. Nie jest to jakiś problem. A. I nasz wnuk może wziąć ślub. Poszukajmy, powiedzmy, może sojusz. Nie, poszukajmy kogoś po prostu utalentowanego. Oczywiście z dziedzicznymi cechami. No, nie ma nikogo z trzema cechami. A z drugiej strony. O, ona jest interesująca. I niech będzie, żeby coraz więcej osób no, w rodzie miało jak najlepsze cechy. Wtedy będziemy mogli w przyszłych pokoleniach przebierać między nimi. O, 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 widzę tu kolejne, ale tamtą to może sobie w ogóle zostawię dla naszego następcy jako kolejne żony, bo będzie, przyda mu się jeszcze jedna czy dwie, a ty weź sobie ją za żonę. O. Super. O, zaraz będziemy upgrade'ować. Ktoś kopnął w kalendarz. A tymczasem nasz władca stał się uczonym. Potrzebujemy też nowego marszałka. I zostanie nim on. 57 tysięcy złota w naszym magazynie tutaj zalega. O, zaraz pierwsze dzieciaki się pojawią. A w sumie czy ja mógłbym już mu kogoś znaleźć? Nie, bo tylko mogę u siebie na dworze w tej chwili. Nie mogę przebierać kim chcę, tak mi się przynajmniej wydaje. Chociaż może i mogę. Bo czy znalazłbym jakąś też super cechami? Tak, żeby już zaczął zgarniać troszkę prestiżu dodatkowego. No to są strasznie małe wszystkie, tak bym wolał, żeby miała. O, o, chociaż też jest bardzo mała, ale ma naprawdę dobre cechy, więc okej, synu. Nie, nie ja! Oh my god, przecież miało być. Tu chciałem, czy to się. Nie chcę tego małżeństwa. Tutaj miało być dla syna. Gdzie ona była? Chyba poleciałem za bardzo do góry. Ale w sumie ta jest starsza i też ma dobre cechy, więc weźmy ją. Tylko czy to będzie tak, jak ma być? Tak. O, to mi się podoba. A mamy nową technologię. I teraz skupmy się na roszczeniach. Kolejny. I to jest też czas, kiedy nasze państwo wreszcie będzie się mogło rozwinąć, doinwestować. Czemu nie? No, troszkę to zajmie, zanim to wszystko się oczywiście upgrade'uje, no ale w dobrym kierunku to idzie. No, może i do 80 dożyję. Mamy pierwszego wnuka. Możemy się zająć jego wychowaniem. Czemu nie mogę go na uniwersytet wysłać? Nie wiem, ale
Będziemy wychowywać, zresztą i tak teraz możemy sobie wybrać, kto będzie dziedzicem, więc no to mega ułatwia przekazywanie władzy tak, jakbyśmy chcieli. No a tymczasem myślę, że kolejna akcja tutaj na Bałkanach w celu podbudowania naszej pozycji. I może tutaj... O. Runda druga przeciwko wszystkim małym państwom, no poza Panonią, która nie jest mała, ale reszta to takie maleństwa bez szans. Kolejni członkowie rodu. To państewko pierwsze idzie na odstrzał, bo jest jedna prowincja, odbijemy i koniec. Mimo tych kosztów budowy i tego, że wyda... Oj. Czy nasza żona nas wyleczy? Zaraz się przekonamy. No, tak. Poradziła sobie, stanęła na wysokości zadania. Miejmy nadzieję, że już tak zostanie i nas choróbska nie będą gnębić. Podzielmy też armię, czyli część pójdzie się rozprawić z nimi, a część dokończy ten konflikt. No i ruszamy. Ale potęga. Prawda, wiem, że się powtarzam, ale... O, tu jeszcze nie zajęli. Liczyłem, że już to posprzątaliście. Nie interesuje mnie, co oni tam robią. To jest ich sprawa. No i już się od początku zaczęło, praktycznie od ogromnych zwycięstw. No i na stolicę. Będą straty, ale myślę, że opłaca się zająć stolicę. O, i nasz władca wyzdrowiał. 73 lata. No, jestem sam ciekaw, czy 80 mu cyknie. Nie, żadnych romansideł. No, bo to jest sporo zameczków w tej prowincji. A, bo nie oblegamy, dobra. Tu się musimy. W zimie też straciliśmy ogromne ilości zasobów. Co mnie to obchodzi? Katastrofa. Mało ważne dla nas to naprawdę jest. Kolejne zwycięstwo. No niestety nikt się ciekawy nie dostał do niewoli. Ale w ten oto sposób zakończyliśmy ten konflikt. I teraz zobaczmy, co kto powinien dostać. A nie, to wszystko jest częścią Bułgarii z tego, co widzę. Nie. Ty dostaniesz to, bo to jest częścią Serbii. A ty, synu, dostaniesz to i to. Bardzo dobrze.
Ach, jeszcze jakieś tu romanse się wdał. No niedobrze. No niedobrze. No nic. Jego rzecz, nie możemy wszystkiego ogarniać. Zaprzyjaźnimy się z nim, czemu nie? Bo mi się podoba. Zastanawiam się, czy się nie pozbędziemy kochanki syna, bo no to jest problem. Nasz władca jest bez serca, on się tam nie przyjmuje. Jeżeli coś nie idzie tu po jego myśli, to jest gotów się pozbyć takich ludzi. Ci tutaj niedługo to dobrze wygląda, chociaż dobra. Jakaś nowa religia powstała. No i tu następca będzie z Umajadów, super. No tutaj niestety nie. Ale też nie idzie to nie okej, tak bym to mówił. W następnej wojnie tutaj zabierzemy te ostatnie części Panonii. I myślę, że to też moment, kiedy możemy zorganizować kolejną ucztę. Co nas zdecydowanie odstresuje. I myślę, że nasz władca raczej by się skupił teraz na swoim zdrowiu niż na teologii, bo on nigdy jakoś wielce religijny nie był. Myślę, że religia jest po prostu dla niego narzędziem do manipulowania swoimi poddanymi. Naprawdę lubię tego pana. Nie wiem, jak on długo rządził, ale zakładam, że bardzo długo. I oczywiście zakupimy w mieście, co się da. Lepsze winko zawsze poprawi humor. No i do zobaczenia. Jak tu zrozbudowano? No, jeszcze parę lat, że zanim się to rozbuduje do końca. Kurde. Ale że też musiał, no będzie miał problemy z opinią teraz, chociaż tak jest dobry i no rozwinie nasz kraj. O, żona Maraka, no niech się leczy. Ale nie pomogło jej. Źle to widzę. Okej, zbudowaliśmy w Toledo pierwszą fortecę. No i niestety ta pani zostanie sprzątnięta. Nie udało się. Tego się nie spodziewałem. A tymczasem, oj, bardzo niedobrze. Nasz syn załapał wstrętne choróbsko. Rzeczywiście wychowujemy naszego wnuka, no ale przekazanie władzy wnukowi może nie być idealne. Chociaż w najgorszym razie nie mam pojęcia, ile nasz władca przeżyje, więc to byłoby takie dosyć ryzykowne posunięcie. Ale miejmy nadzieję, że no przy dobrym zdrowiu, dobrej opiece nasz syn z tego wyjdzie.
Okej, chyba się wyleczył. Posłuchamy. My jesteśmy raczej taką osobą, która robi to, co się opłaca, więc najprawdopodobniej się dostosujemy tutaj do wizji naszych przywódców religijnych, jeżeli to jest akurat nam na rękę. Ci ich atakują i kto jeszcze? Dobra, to jakkolwiek te granice będą przebiegać, to nie jest problem. Grunt, że nasi to będą powoli wchłaniać. Najprawdopodobniej im się to uda. Jak z zadowoleniem u wasali. Najbardziej im to brak sojuszy i bycie mordercą przeszkadza, ale poza tym to jest ok, więc myślę, że nie będziemy się tu bawić, przejmiemy kolejne tereny. Teraz nasza synowa zaparowała. Co tam się dzieje? Jakaś zaraza się szerzy. No i niestety zmarła nasza żona. Czy szukamy nowej? Myślę, że tak. Ale oczywiście po umiejętnościach. No i teraz tylko która? Dwie siostry. To jest lepszą dyplomat. Myślę, że ona nam się bardziej przyda. No, jest czysto polityczny mariaż. To już na tym etapie to posiadanie dzieci jest mocno drugorzędne. A nawet trzeciorzędne. Dobra, no i teraz dzielimy armię na pół. Ci sobie ruszą tu. A reszta oczywiście rozbijać główne siły wroga. A zaszturmujmy, czemu nie? O, widać, że wróg nawet nie ucieka i próbuje stawić jakiś czynny opór, o dziwo. No a to co to jest? No takie ilości wojsk przeciwnika to pokonujemy na śniadanie. Co się dzieje? Nasz władca... O, nie dożyje do 80 niestety. No trudno, zdarza się. Mimo, że no nie ma tu żadnych problemów ze zdrowiem, no po prostu starość. Starość, nie radość. Nie jest mu pisane do życia 80. Troszkę wiedzy. Czemu nie? Ciekawe, czy zdążymy tą wojnę zakończyć do końca naszego żywota? Chyba tak. Chociaż... No teraz tak naprawdę możemy kopnąć w kalendarz już w każdej chwili. Ale się udało. Tylko komu teraz tę ziemię przekażemy? On tutaj ma jakieś zapędy, żeby tym rządzić, więc nie dostanie resztę.
Nie przeszkadza mi to. Pieniążki za jeńców. No nie są to jakieś kokosy, ale koniec. A nie, nawet troszkę stówek się pojawiło. No i wybudujmy co nieco, chociaż w sumie nasz syn sobie będzie lepiej radził z budowaniem niż my, więc to jest dyskusyjne. Ło, tutaj naprawdę błyskawicznie idzie rozwój. Tu mamy wszyta, znaczy to już mieliśmy dawno, w sumie nie ma się co dziwić. Ło, i tutaj widzę, nasi zdecydowali się na zajęcie kolejnego kawałka wybrzeża, czyli de facto Morze Egejskie stało się w tej chwili naszym morzem wewnętrznym. No, coś mi się zdaje, że dwa odcinki i będzie... Okej. No i w wieku 76 lat nasz władca zmarł ze starości, przekazując władzę swojemu synowi. Rzućmy na niego okiem. Ma 32 lata, jest pracowity, przebiegły i odważny. Dotknięty przez Midasa, czyli zna się na pieniążkach. Piękny, geniusz, herkulesowo silny, członek rodu proroka. No ma problemy ze stopą, jakieś chorobsko. To jest ta dynamo czanowa. Jest bardzo silny fizycznie, no i posiadał kochankę. Ojciec ją sprzątnął, bo no było co niedobre dla państwa, najkrócej należy tak to nazwać. I oczywiście edukujmy naszego syna, wyślemy go na uniwersytet. Co do młodszego, a on w ogóle nie jest na naszym dworze, a bo to jest ten dzieciak kochanki. Dobra, na razie go zignorujemy wobec tego. I skupiamy się na naszym prawowitym synu. Czy myślę, że i tak władzę przekażemy jakiemuś, który urodzi się później, ale na razie ten otrzyma od nas ojcowiznę taką pierwszą, to znaczy Bułgarię. No i niech sobie tym rządzi. A następni synowie najprawdopodobniej dostaną już władzę nad innymi częściami, no jeden na pewno cesarstwo. Kasa, kasa i jeszcze raz kasa. Mamy tutaj perka, bardzo dobrze, czyli lepsze stosunki z chłopstwem. Oczywiście część ludu jest niezadowolona. Spróbujmy zebrać jakąś przyzwoitą radę. No dobra, ten pan z pewnością, chociaż... Może pomyślmy, żeby... Tak, ty idziesz na zarządcę. I oczywiście wesprzemy to małą sumką finansową. Ty idziesz na mistrza szpiegów. To samo. Tak jest. Tutaj bym wolał kogoś troszkę młodszego, kto no chociaż troszkę pobędzie na tym stanowisku. Dlatego myślę, że dam tą fuchę naszemu bratu, który nas w miarę lubi. Też dostanie kasę. I tego pana na marszałka, czyli taka troszkę mieszanka. Od razu zawrzemy sojusze, gdzie można. Zobaczymy gdzie, co, jak. Tu większy... A, bo to są nasi krewni w sumie wszystko.
No dobra, przynajmniej ci panowie teraz nie będą się przeciwko nam buntować. Tego syna Benkarciego nie będę wysyłał na uniwerek. No dobrze, ale dalsze działania podejmiemy w następnym odcinku. Tu już naprawdę idzie to ku zwycięstwu. Być może, mówię, no 2-3 odcinki będziemy kończyć, bo nie bardzo... O, czemu nie jesteśmy głową rodu? Co tu się stało? No, musimy być. Ale wydaje się, że nie jesteśmy. Tu nie ma sensu jej przekonywać. Czemu? No nie rozumiem tego, ale dobra. A kto jest głową dynastii? Tak mi powiedzcie. Ten pan, ciekawe. No nic, ale nie przeciągajmy tego, bo i tak już długi odcinek. Następny będziemy starali się na początku utrzymać u władzy, a potem podejmiemy kolejne tutaj podboje przeprowadzimy. No dobra, pozdrawiam i do zobaczenia.